Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w warszawskim Knockout Gym. Przed chwilą zakończył się sparring Damiana Jonaka, jednego z najlepszych zawodników kategorii junior średniej, z naszym Łukaszem Grubym Maxem. Damian, jak się boksował dzisiaj z Łukaszem? To był dobry ostatni też na sprawdzian przed czekającą cię najbliższą walką? No, na pewno tak, bo Łukasz był też na wcześniejszym sparingu i jak bardzo się ucieszyłem, bo reprezentował też troszeczkę inny styl niż ci starych partnerzy, z którym poprzednio sparowałem. No i na pewno to też mi pomoże w przygotowaniach, a on akurat, tak jak powiedziałem, reprezentuje styl nieco odmienny od tych wcześniejszych, więc będzie to pożyteczne. Dał chyba trochę ci znać tymi lewymi ciosami, zarówno z dołu, jak i prostymi na głowę. Znaczy, no Łukasz bije bardzo dużo ciosów, może nie są one aż tak mocne, ale bije ich dużo i jest to, tak jak powiedziałem, inny styl trochę boksowania i bardzo się cieszę, że przyjechał. Pamiętam, to był już twój ostatni sparing przed czekającą cię za tydzień walką z Chrisem Corswellem. Tak, to ostatni sparing, no muszę złapać troszeczkę świeżości od początku, ponieważ przygotowania były długie i ciężkie i troszeczkę jestem zmęczony, no ale jeśli chodzi o teraz ten tydzień, to będzie po jednym treningu, jak złapy trochę świeżości, to będzie super. Za tydzień walka z Brytyjczykiem w Jastrzębiu Zdroju to szczególne miejsce dla ciebie. Tam rozpoczynałeś ligową przygodę z boksem. Tak, w Jastrzębiu to była pierwsza drużyna, w jakiej boksowałem na lidze bokserskiej. Bardzo się cieszę, że tam będzie właśnie gala. Bardzo dobra publiczność tam jest i piękna hala, w której gra też Jastrzębski Węgiel. Na pewno stworzy niepowtarzalną atmosferę, co będzie bardzo cieszyć zawodników w ich walkach. Kibice cieszą się, bo w końcu zobaczą cię w ringu. Ja przypomnę, ostatnią twoja walka z Maxem Maxwellem w Częstochowie odbyła się w marcu tego roku, zatem po 8 miesiącach wracasz do ringu. No tak, no, była bardzo długa przerwa i no, w przerwie akurat obfitowało to w duże, wiele kontuzji, ale już jestem zdrowy i mam nadzieję, że to nie przydarzy się nic jeszcze do walki. Że będzie wszystko dobrze. Wierzymy, że wygrasz po raz kolejny. Sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Rywal 22 pojedynki, 18 zwycięstw, 4 porażki. Twój bilans 36 zwycięstw, tylko jeden remis. Ale bilans jest bilansem, walka jest walką, styl jest stylem. W ringu trzeba być zawsze skoncentrowany, ponieważ z każdym można przegrać i z każdym można wygrać. Damian, mówi się ostatnio o twoim wyjeździe do Stanów, jakiejś poważniejszej walce. No kibice już nie mogą się doczekać, zajmujesz czołowe lokaty w rankingach. No i chcieliby już jakiegoś takiego bardziej poważnego pojedynku. No na pewno w 2014 roku do drugiego pojedynku dojdzie i mogę to zagwarantować wszystkim kibicom, ponieważ jest to bardzo blisko i na pewno będzie to w przyszłym roku.